Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy mieć wywiad z Megabojem, bardzo kochanym youtuberem przez 1370 subskrybentów. Witam Ciebie, Megaboju, serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Przedstaw się. Nazywam się Damian Szczomecki, mam 18 lat. Pierwsze pytanie, takie na rozluźnienie, że tak powiem. Jaka jest twoja ulubiona książka? Moja ulubiona książka to jest Zemsta. No, jest po prostu cienka i fajnie się ją czyta. Taka młodzieżowa książka. No, można powiedzieć, aczkolwiek czy taka młodzieżowa, to nie wiem. Jest to lektura szkolna, chyba w pierwszej gimnazjum, a w sumie nie ma gimnazjum, to już w podstawówce, ale nie wiem, w której klasie teraz. Czy masz jakieś zwierzę? Mam królika, ale jest u mojej mamy akurat, bo tak zdecydowaliśmy, bo ja akurat muszę ogarnąć swoje życie i tak dalej i nie miałbym czasu się nią zająć, a to jednak jest obowiązek, a mam teraz zbyt dużo tych obowiązków. Do której klasy chodzisz? Nie chodzę już do szkoły, pracuję ogólnie, będę zaczynał niedługo kolejną pracę w moim życiu. No, zrezygnowałem ze szkoły, bo po prostu przestałem się, nie chciało mi się. Może kiedyś mi się zachce, to wrócę. Zawsze można wrócić. Jaki to problem? Co wolisz, Casey czy McDonald's? Pracowałem w McDonaldzie i dlatego McDonald's. Zdecydowanie McDonald's. No, rozbraja mnie ich powiedzenie, mam smaka na maka. Piąte pytanie już. Jaki, w sensie, twoi rodzice mają samochód? Aktualnie mam tylko jednego rodzica, jest to moja mama, bo mój ojciec zmarł dwa lata temu w styczniu, w 2018 roku, a więc moja mama nie posiada samochodu, aczkolwiek posiada prawo jazdy. Może kiedyś jeszcze będzie miała samochód, nie wiem. Kim chcesz być w przyszłości? W sumie to jest takie pytanie do na pewno osoby młodszej, która ma, nie wiem, 14 lat i jeszcze pewne decyzje przed nią. Ja w sumie tak naprawdę mogę pracować wszędzie, ważne, żeby te pieniądze się zgadzały, bo za coś trzeba żyć, tak? Ważne, że są pieniądze, a co mam robić, czy mam kosić trawniki, czy być kierowcą autobusu, to jest wszystko jedno. Najbardziej żenująca chwila w twoim życiu? To moja taka najbardziej irytująca, denerwująca chwila w życiu to właśnie jest to, kiedy ja coś mówię, a ktoś po prostu mnie nie słucha i muszę się przekrzykiwać. Nie lubię tego po prostu i to mnie bardzo denerwuje. Czy teraz masz porządek jakby w swoim pokoju? Nie mam porządku, przyznam się, jestem bałaganiarzem, sprzątam dopiero wtedy, kiedy mi to zacznie przeszkadzać, a więc po prostu nie chcę mi się sprzątać, nie lubię tego, sprzątam tak mniej więcej tylko z grubsza, żeby no było czysto, tak żeby ktoś mógł przyjść, ale nie jestem jakimś takim typem jakiegoś pizzy, glancuś i tak dalej, żeby mieć wszędzie, nawet za szafkami czysto, bo aż to tak mnie jeszcze nie pogięło. Mam czysto na tyle, żeby ktoś mógł tutaj przyjść, wypić herbatę i żeby pogadać. Czy byłeś za granicą kiedyś? Tak, byłem za granicą, kiedy jeszcze chodziłem do szkoły. Była to pierwsza technikum, rok 2017 i w październiku bodajże od gdzieś połowy października do 30 października bodajże, z tego co pamiętam, byłem w Anglii, w Portsmouth, te takie fajne miasto w Anglii, naprawdę polecam, ale byłem tam na praktykach na kierunku technik realizacji nagrań i nagłośni, ale niestety później z tego zrezygnowałem. Czy nosisz okulary? Tak, noszę okulary superbohatera, Megaboya, tak. Czego się boisz? Boję się pająków, to jest jedna taka moja wada, boję się pająków, mam arachnofobię, bo tak się to poprawnie nazywa i jest to paniczny lęk przed pająkami po prostu, ale tam nie bądźmy aż tacy przesadni, jak zobaczę takiego małego pająka, którego mogę zabić ręką i wiem, że nic mi nie zrobi, to
wtedy się nie boję, ale jak już takie większe pająki, no to wtedy już odczuwam lęk i wolę się oddalić. Czy podoba ci się twoja pasja? Tak, podoba mi się tam zawsze, no, można sobie w jakiś sposób dorobić, tak, jest to właśnie bardzo takie przyjemne, jest to takie spełnienie, myślę, marzeń, że można robić coś fajnego i przy tym zarobić, tak, tam jakieś zaskórniaki, bo zawsze to jest coś. Czy za oknem dzieje się coś ciekawego? Nie, za oknem jest akurat ciemno, pusto i ponuro, nikogo nie ma, nic ciekawego. Co wolisz, Coca-Cola czy Pepsi? Zdecydowanie Coca-Cola. Czy byłeś kiedyś w kinie? Tak, wiele razy. Z kobietą czy bez kobiety? Staram się zawsze chodzić sam, bo wtedy nikt mnie nie rozprasza. O. Na co ostatnio chorowałeś? Na zapalenie oskrzeli. Po jakie rzeczy wyszedłeś jakby ostatnio do sklepu? Po cukier. I jeszcze 4 mandarynki i 3 kiwi. Czy oglądasz filmy lub seriale? Tak, oglądam filmy, mam nawet swoje ulubione i seriale. Już coraz rzadziej się przyznam. To takie pytanie jedno z piłki nożnej. Jaka jest długość bramki do piłki nożnej? Długość bramki, wiesz co, nie powiem ci, bo w sumie aż tak się piłką nożną nie interesuję, nie jestem tam jakimś takim fanem. Tam, czy czasem sobie jakiś mecz zobaczę, ale to bardziej jeżeli chodzi o reprezentację, ale jakie tam są wymiary, wiem, że boisko ma 90 metrów, z tego co się nie mylę, i to jest jedyne co wiem. To jedno też może być z motoryzacji. Technika jazdy pojazdem w kontrolowanym poślizgu oraz nazwa sportu samochodowego to... No to chyba chodzi o rajdy, tak? Rajdy samochodowe. Jak się czujesz, jak nagrywasz na YouTubie? Czuję się jak ryba w wodzie. Bardzo lubię swoich widzów, lubię również innych YouTuberów, tacy, którzy są fajni. Myślę, że się z nimi dogaduję. Lubię po prostu to co jest na YouTubie. Sam YouTube mnie denerwuje, ale mam najwspanialszych widzów na świecie i będę z nimi tak długo, jak będę mógł. Czy masz auto? Jeżeli tak, to jakie? A jak nie masz, to zdasz prawo jazdy? Jeszcze nie mam samochodu, jeżeli o to chodzi, ale na pewno jeżeli będę miał kiedyś prawo jazdy, to takim moim marzeniem, jeżeli chodzi o samochód, to jest BMW, kombi. Myślałem M3, M6. Bardziej mam taki swój ulubiony model, jeżeli chodzi o BMW. Nie wiem, czy ktoś pamięta, ale jest taka BMW, BMW Kombi 525. Pewnie widzowie napiszą w komentarzu. Co lubisz i kogo lubisz oglądać? Oczywiście, jakich subskrybujesz kanały? Jakie? Subskrybuję wiele kanałów, ale większość kanałów to są kanały moich widzów, bo właśnie prowadzę serię, oceniam filmy innych YouTuberów i to większość są moi widzowie. W jakiś sposób zawsze jest to pomoc też dla nich, czyli no to taka symbioza, można powiedzieć, no nie oszukujmy się. Ja mam tam na tym jakieś wyświetlenia, a oni czasem podłapią jakieś subskrypcje. Jest to taka, jak to się mówi, transakcja wiązana, a w przyrodzie symbioza, czyli ja im coś dam, oni mi coś dadzą i tyle. Czy podoba ci się dom, w którym mieszkasz? Nie mieszkam w domu, tylko mieszkam ogólnie, wiem, to zabrzmiało to teraz dziwnie, no bo przecież dom to dom, ale no, trzeba to rozgraniczyć, bo są mieszkania w blokach i są domy jednorodzinne, ja mieszkam w mieszkaniu, jakoś nie widzi mi się mieszkanie nigdy w domu jednorodzinnym, bo po prostu lubię mieć sąsiadów zawsze, że pode mną są sąsiedzi, nade mną, po prostu lubię to. Czy prowadzisz Discorda normalnie, czy tak w chaosie jakby? Dawniej prowadziłem Discorda tak chaotycznie, ale od niedawna, od jakichś
trzech miesięcy, czterech, staram się prowadzić go bardzo sumiennie i być jak najlepszym właścicielem. Czasem to nie wychodzi, ale tak to staram się być po prostu dobrym człowiekiem. Czy jak masz live'a, to co robisz poza live'ami? Poza live'ami to zazwyczaj siedzę na Discordzie, a tak już całkowicie prywatnie, kiedy jednak mam chwilę, gdzie nie jestem ani na YouTubie, ani na Discordzie, to po prostu zajmuję się sobą, piszę teksty, nagrywam nowe piosenki, przynajmniej staram się nagrywać, bo nie zawsze coś mi podpasuje, bo jednak to nie jest łatwy orzech do zgryzienia, tak napisać jakiś taki w porządku tekst, żeby o czymś mówił, miał jakiś przekaz, bo tam jakieś to każdy potrafi napisać, ale żeby był przekaz, to jednak trochę trzeba pogłówkować i później dobrać do tego odpowiedni taki fajny beat i jeszcze to jakoś fajnie zaśpiewać. A więc tym się zajmuję poza ogólnie live'ami, poza internetem. No i też oczywiście jestem dla mojej rodziny, bo mało ostatnio spędzam z nimi czasu, a to wszystko przez właśnie Discorda i tak dalej. I dlatego już teraz mam taki urlop od tego, jakby to powiedzieć. Jakiej piosenki słuchasz najczęściej? Najczęściej słucham utworów zespołu Ira po prostu. I jest to piosenka pod tytułem Wybacz. Czy masz kobietę? Jeżeli nie, to dlaczego? Nie mam żadnej kobiety, a to dlatego, bo na razie nie szukam, bo mam taką zasadę, jeżeli chcesz kobietę, to najpierw praca, żeby później ewentualnie móc takiej kobiecie zabrać ją do kina, zabrać ją do restauracji, bądź nawet podczas spaceru wstąpić na jakieś lody. Po prostu trzeba mieć na to pieniądze i najpierw praca, samodyscyplina, a później może być kobieta. Wymień sprzęty, które masz do nagrywania i te, które nie są ci jakby potrzebne do nagrywania. No to tak naprawdę często jest tak, że podczas nagrywek zerkam na e-papierosa i po prostu się zaciągnę i wtedy muszę od początku nagrywać i dlatego nie ma tak często piosenek, niestety. A tak to ja korzystam tylko i wyłącznie z laptopa. Na laptopie mam program, bo nagrywam w Reaperze i mikrofon, laptop i to jest mój cały sprzęt, jeżeli chodzi o nagrywki. Czy przekonasz moich widzów do subskrypcji mojego kanału? Oczywiście. Widzowie Jakuboxa, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Pozdrawiam, Megaboy. Także, moi drodzy, ja też przekonuję, że zapraszam na kanał oczywiście serdecznego Megaboya. Dziękuję za wywiad. Dziękuję również, pozdrawiam. Także jak sami widzieliście, Megaboy był moim gościem, jak i państwa gościem w tym wywiadzie. Ja się niestety muszę z wami pożegnać, a z tego względu, że już kończymy ten materiał. Dzięki, że byliście i trzymajcie się. Elo Benz.